Dzień dobry, to znowu my, prosto w fundusz, seria webinarów o funduszach właśnie, organizowana przez naszą platformę kupfundusz.pl. Ja się nazywam Wojciech Kiermacz, naszym gościem dzisiaj jest pan Michał Staszak, który zarządza funduszem Allianz Aktywnej Alokacji. To zdaje się pierwszy tego typu fundusz, pierwsza tego typu strategia w naszej serii webinarów. Ja jestem bardzo ciekawy, bo porozmawiamy sobie o tym właśnie, co to jest ta aktywna alokacja i czy da się na tym zarabiać pieniądze w długim terminie. Witam panie Michale jeszcze raz, witamy naszych gości. Znacie zasady, możecie zadawać pytania, możecie komentować tą naszą funduszową rzeczywistość. No i panie Michale, startujemy standardowo, to znaczy robimy taką małą wizytówkę funduszu dla kogoś, kto na przykład chciałby obejrzeć tylko 5 czy pierwsze 10 minut tego webinaru, chociaż zachęcamy, żeby obejrzeć całość. Standardowo, jakby miał pan w prostych słowach powiedzieć, co to jest za fundusz? Jaka jest jego polityka inwestycyjna? Jasne. Dzień dobry, witam wszystkich jeszcze raz. Dzisiaj będziemy rozmawiać o funduszu Allianz Aktywnej Alokacji. Jest to fundusz, który daje dosyć dużą swobodę osobie zarządzającej, jeżeli chodzi o udział poszczególnych klas aktywów w portfelu. Polityka A co tam w nim jest? Co tam w nim jest? Poszczególne klasy aktywów? Polityka inwestycyjna pozwala na to, aby instrumenty udziałowe, głównie akcje, stanowiły w portfelu od 0 do 80% aktywów. Jednostki tytułu uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne mogą stanowić od 0 do 50%. Pozostała część może być zaalokowana między innymi w instrumenty dłużne, w tym obligacje skarbowe bądź obligacje korporacyjne. Także to spektrum jest szerokie. Te zakresy, w których możemy się poruszać, też są dosyć szerokie, więc tak jak wspomniałem, ta swoboda tutaj jest dosyć duża. Fundusz nie tylko z nazwy jest aktywnej alokacji, jest aktywnie zarządzany. Aha. O tej aktywnej alokacji, co ona w zasadzie w praktyce oznacza, to sobie powiemy za jakiś czas. Czyli z tego co rozumiem, to może być paczka różnych instrumentów akcyjnych, dłużnych, innych funduszy inwestycyjnych, ale w szczególności większość funduszy to są akcje do 80%. Tak jest. Czy to są akcje polskie przede wszystkim, czy to jest jakiś miks tych akcji? Tak, zgodnie ze statutem mogą to być zarówno akcje polskie, jak i zagraniczne. Jednak jak sobie spojrzymy na ostatni dostępny skład portfela, czyli skład portfela na koniec września, który opublikowaliśmy, to możemy zobaczyć, że nie było tam akcji zagranicznych, całość portfela stanowiły akcje polskie. Warto też zaznaczyć, że były to wyłącznie akcje notowane na rynku głównym, nie znajdziemy tam akcji notowanych na przykład na New Connectie. No właśnie, ja teraz pokazuję ten skład portfela, tu warto podkreślić, że Allianz jest jednym z tych kilku TFI, który te składy portfela podaje częściej, raz na kwartał, nie tylko dwa razy do roku z opóźnieniem przy okazji sprawozdań finansowych, więc tutaj mamy skład portfela na koniec września, całkiem nowy, tak jak pan mówi, większość, cała część akcyjna to są akcje polskie. Widzę, że jest taka mieszanka, tak? Tu są duże name'y, jak CD Projekt, jak KGHM, ale też bardziej tematy MWIG-owe, SWIG-owe, prawda? Tak, znajdziemy tam zarówno duże spółki wchodzące w skład indeksu WIG-20, jak i też dużo spółek małych oraz średnich. Jest to taka mieszanka. Mieszanka. Mhm. Oczywiście standardowo w takim funduszu jest poduszka płynnościowa w postaci gotówki. Tu tego może tak dobrze nie widać na profilu Kup Funduszu czy analiz.pl, zaraz to pokażemy, no to jest około 10% takiej poduszki płynnościowej. To jest chyba standardowa. Tak, zgadza się. Płynność jest jakby bardzo ważnym aspektem. Też zawsze staramy się, aby te kilka, nawet tutaj na koniec września było to do 10% w tej gotówce utrzymywać po to, żeby jakby aktywnie móc korzystać z okazji rynkowych. Mm-hmm. Jest też trochę papierów korporacyjnych, to są, widzę, banki, ale jest też sektor sprzedaży detalicznej, CCC, jest KRUK. No to jest, jak rozumiem, taki dodatek do tego portfela, zwłaszcza chyba w tych takich trudnych czasach dla rynku długu. Zgadza się, jest to dodatek. W chwili obecnej, jak pan zauważył, są to obligacje
korporacyjne, jak wiemy, no środowisko niskich stóp procentowych nie pozwala zarobić zbyt dużo na obligacjach skarbowych, więc żeby tą rentowność podnieść, no to na koniec września tam właśnie znajdowały się wyłącznie obligacje korporacyjne. Jest też wątek zagraniczny jednak. Mamy tytuły uczestnictwa innych funduszy z tej globalnej marki Allianz. Mamy, tak. Mamy no właśnie dwa fundusze. Tak, znajdziemy tam dwa fundusze, tytuły uczestnictwa z Allianz Global Investors, czyli no, firmy z naszej grupy kapitałowej Allianz. Jednak stanowiły one szczątkową wartość udział w portfelu, to było około 0,3% aktywów netto, więc jakby ten czynnik tutaj to można powiedzieć, że był pomijalny, jeżeli chodzi o wpływ na wyniki w tym roku. Widzę bardzo ciekawe pytania od Łukasza, ja zaraz je panu zadam, takie właśnie pogłębiające tą politykę inwestycyjną, ale przejdźmy sobie jeszcze przez takie podstawy, no na przykład ryzyko w tej skali 1,7 tak. SRRI, to jest piątka. Dokładnie, prawda? Jest to piątka, generalnie ryzyko należy ocenić tutaj jako zgodnie z tą skalą jako wysokie, jednocześnie jest to ocena, która jest charakterystyczna dla tej grupy produktowej, jak zobaczymy sobie na ogólnie na fundusze mieszane polskiej aktywnej alokacji, to zdecydowana większość funduszy ma tam właśnie tą ocenę na poziomie 5. 5 to jest poziom adekwatny dla no, wielu funduszy akcji. Tutaj też chyba taka warto zaznaczyć, że no bo wie pan, aktywna alokacja, to można różnie rozumieć, zaraz sobie będziemy rozwijać o co w zasadzie chodzi, ale nie jest to fundusz na pewno typu bezpieczna przystań, nie jest to fundusz, którego celem jest chyba zarabianie w każdych warunkach rynkowych, prawda? Tu ryzyko jest jednak spore. Tak, oczywiście ryzyko będzie też pochodną jakby alokacji w akcjach funduszu w danym momencie. Na koniec września akcje stanowiły około 75% portfela, no więc oczywiście stąd naturalnie to ryzyko w danym okresie, w tym okresie jest wyższe, no i stąd też ta ocena SRRI na poziomie 5. No właśnie, widzę też w pytaniach temat benchmarku. Benchmark to jest 12-miesięczna stawka VBIT. Dokładnie. Jak pan właśnie ją oceni? No, w kontekście tego, co powiedzieliśmy, to wydaje się, że ten benchmark nie jest adekwatny do tego, co ten fundusz, jaki ten fundusz jest. Dokładnie. Jest to bardzo dobre pytanie o benchmark. Przy tego typu produkcie, który ma tak szerokie ramy inwestycyjne, trudno jest wskazać dobry benchmark, do którego można porównywać fundusz, tak? Bo możemy sobie wyobrazić, że fundusz może mieć w danym okresie akcji bardzo mało i charakterystyką być zbliżony bardziej do funduszu obligacyjnego bądź stabilnego wzrostu. Z drugiej strony mogą pojawić się okresy, gdzie udział tych akcji będzie bliższy maksymalnemu limitowi i ta charakterystyka będzie bardziej funduszu akcyjnego, więc trudno jest przyjąć jeden benchmark, do którego można by się porównywać. Zgodzę się tutaj, że ten VBIT 12-miesięczny nie jest najlepszą miarą, z którą możemy się porównywać, więc podchodziłbym do tego z dużym dystansem, no i nie opieramy się jakby, to co widać oczywiście też w konstrukcji portfela, no to udział tej gotówki bądź podobnych instrumentów jest tam był stosunkowo niewielki, więc ten benchmark jednym słowem nie jest tutaj najlepszą miarą do oceny wyników funduszu. Jest on od samego początku. Pewnie będziemy się zastanawiać nad tym, czy to faktycznie jest dobra miara do porównań. No właśnie, tak jak pan mówi, to jest dość taka rozbudowana, wielowątkowa strategia. Część funduszy po prostu nie wskazuje benchmarku, więc można, no tutaj jest wskazany akurat ten VBIT, ale tak jak mówię, no nie przywiązywałbym się do tego. Okej, z takich podstawowych informacji to poruszymy jeszcze temat kosztów. Jakie tu są koszty w tym funduszu? Opłata stała, czy jest jakaś opłata zmienna? No właśnie. Tak. Opłata za zarządzanie w tym roku to 2,75%, jest opłata stała za zarządzanie.
Warto tutaj podkreślić, że zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów opłata maksymalna, którą towarzystwo może pobierać za zarządzanie funduszem, to w tym roku jest 3%, w przyszłym roku ten limit to będzie 2,5%, więc należy oczekiwać, że w przyszłym roku te opłaty spadną na całym rynku. W przypadku funduszy, które pobierają już teraz więcej niż 2,5%. Podobnie będzie z funduszem aktywnej alokacji, więc w tym roku 2,75%, w przyszłym roku będzie to nie więcej niż 2,5%. Nie ma w tym przypadku opłaty tak zwanego success fee. Mhm. Oczywiście są jeszcze inne opłaty związane z prowadzeniem funduszu. Jeżeli zobaczymy sobie na sprawozdanie za poprzedni rok i porównamy sobie opłatę całkowitą z opłatą, którą stało zarządzanie, przypomnę, że w tamtym roku ta opłata to była 3,5%, opłata całkowita to było 3,63, o ile dobrze pamiętam, więc te dodatkowe koszty ponad opłatę stałą to było kilkanaście setnych procenta, no i to jest pewnie gdzieś względnie stałe w czasie. Tak, ja teraz pokazuję kluczowe informacje dla inwestorów. Ten drugi dokument, którym każdy klient powinien się zapoznać, zanim w ogóle rozważy kupno jednostek. I tu właśnie jest pokazywana ta opłata bieżąca, która ujmuje wszystkie koszty. Tylko zaznaczyć trzeba, że to jest opłata, która przedstawia koszty bieżące, czyli tą opłatę stałą za zarządzanie i te pozostałe opłaty, które fundusz ponosi, a ponosi agent rasonerowy, depozytariusz i tak dalej, i dalej. Tak. I to jest 3,63. Tak, zwracam uwagę, że jest to opłata za rok 2019, kiedy ten komponent stały opłaty z zarządzanie, no był tam, wynosił on 3,5%. Tak? Tak, do wątku opłat jeszcze wrócimy. Jakieś pytania widzę się pojawiają w związku z tym, ale Łukasz pyta na przykład, postaram się teraz to pokazać. Łukasz pyta, już momencik, no właśnie, to o co ja chciałem zapytać, mhm. Tylko w mądrzejszych słowach i bardziej rozbudowane to pytanie jest, na czym w zasadzie polega ta aktywna alokacja? Na jakich ogólnych założeniach się opiera? Czy założenia te mają swoje uzasadnienie w powszechnie uznanych i przetestowanych w praktyce teorii ekonomicznych na przykład? No właśnie, no po prostu, jakie są ogólne założenia tej teorii? Dlaczego to jest fundusz aktywnej alokacji? Tak, ogólnie, jak już wspomniałem, możliwości inwestycyjne są tutaj dosyć szerokie. Duża jest ta swoboda w podejmowaniu decyzji. Ideą tego funduszu jest wykorzystywanie nadarzających się okazji. Przykładowo, jeżeli spodziewamy się bądź postrzegamy akcję jako atrakcyjną klasę aktywów, możemy wtedy w portfelu mieć tych akcji względnie dużo, 80%, no to już zbliżamy się wtedy charakterystyką do niemalże funduszy akcyjnych. W przypadku, gdy akcje w naszej ocenie, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, nie będą atrakcyjną klasą aktywów, fundusz tak naprawdę może się, ten poziom akcji w skrajnym przypadku może spaść nawet do zera. Mhm. Więc to powoduje, że no możemy dostosowywać się jakby do aktualnych trendów rynkowych, do oczekiwań, do względnej atrakcyjności poszczególnych klas aktywów, tak aby jakby maksymalizować tą stopę zwrotu dla uczestników. A były już takie momenty, że przechylił pan wajchę zupełnie, że przechyliliście wajchę zupełnie w drugą stronę, to znaczy w kierunku długu, że na przykład ten fundusz w ogóle nie miał akcji, bo coś takiego się wielkiego stało na rynku? W tej chwili nie pamiętam takiego momentu, żeby ta alokacja była aż tak skrajnie niska, jeżeli chodzi o akcje, tak. Jednak jakby dociekliwi obserwatorzy no mogą prześledzić sprawozdania bądź składy portfeli i widać tam, że ta alokacja zmienia się w czasie. Mhm. Jeżeli spojrzymy na przykład na skład portfela na koniec roku, no to ta alokacja wynosiła tam około 50%, trochę ponad. Jeżeli spojrzymy sobie na, tak jak tutaj patrzyliśmy na skład portfela na koniec września, ta alokacja to była około 75%, mhm. Więc to jest duża zmiana i taka jest też idea tego funduszu, żeby wykorzystywać nadarzające się sytuacje rynkowe i jakby tą swobodę inwestycyjną w dużej mierze wykorzystywać. Pytanie
takie właśnie, od Łukasza znowu. Jakie kryteria decydują o alokacji środków w poszczególne klasy aktywów? Według jakich reguł dokonuje pan zmian w portfelu? Ja jeszcze tak zapytam od siebie, właśnie, czy to jest taka, czy to są właśnie jakieś sztywne reguły, jakaś sztywna, ustalona szachownica, w ramach której może pan ustawiać swoje pionki, czy na przykład, nie wiem, taką, takim impulsem do zmiany może być tweet Donalda Trumpa o tym, że nie wiem, że tylko tweet, nie jakaś oficjalna wiadomość, tylko tweet Donalda Trumpa, że zostanie podjęte działanie, żeby znacznie bardziej stymulować rynki finansowe, tak, prawda, na przykład. Decyzje o alokacji w poszczególne klasy aktywów no staramy się podejmować, nie staramy się, tylko podejmujemy w oparciu o fundamentalne przesłanki. Dlatego tak jak wspomniana tutaj przez pana sytuacja tweeta, ona na pewno jakby sama w sobie nie wpłynie u nas na totalną zmianę podejścia do alokacji poszczególnych klas aktywów. Decyzje te dyskutujemy w ramach cyklicznych komitetów inwestycyjnych. Tam też komitet inwestycyjny oraz dział ryzyka jakby określa tak na bieżąco pewne ramy inwestycyjne, więc ta dowolność w inwestowaniu też jest przez ten komitet ograniczana, więc to też nie jest tak, że z dnia na dzień na przykład alokacja w funduszu może się zmienić od 0 do 80%. Jest to bardziej proces będący konsekwencją naszych oczekiwań co do atrakcyjności. Decydują tutaj w zupełności merytoryczne i fundamentalne przesłanki. Staramy się ten szum informacyjny, którym na przykład mogą być tweety, czego jesteśmy teraz świadkami, że tego szumu jest dużo, odfiltrowywać, gdyż w dłuższym terminie takie rzeczy jednak nie mają aż tak decydującego wpływu na giełdę. No wspomniał pan o tych komitetach, komitety, tak? Czy jakieś ciało takie wyższe, które czuwa nad tym, żeby wszystko było zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami zarządzania funduszu. To z jednej strony duża zaleta właśnie funduszy, z drugiej strony pewne być może jakieś ograniczenie. Jak często takie komitety się odbywają u państwa? Komitety odbywają się raz w miesiącu, gdzie dyskutujemy zarówno wyniki za ostatnie okresy, jak i dyskutujemy też nad przyszłością, nad naszymi oczekiwaniami. Jest to bardzo coś bardzo kształcącego, gdyż wtedy jakby konfrontują się opinie wielu osób. Możemy skonfrontować nasze oczekiwania, nasze opinie. Wywiązują się bardzo interesujące dyskusje. No i wypadkową tego jest nasze zdanie na poszczególne klasy aktywów, na poszczególne czasami też sektory w ramach klas aktywów. Więc tak jak mówię, jest to raz w miesiącu, bardzo ciekawe, bardzo kształcące, no i też pozwalające na to, żeby czasami nie ulec wpływom jakichś właśnie poszczególnych na przykład tweetów czy coś, czy móc skonfrontować opinię na dany temat z resztą zespołu. A co jeśli dzień po takim komitecie inwestycyjnym pan uzna jako zarządzający funduszem Allianz Aktywnej Alokacji, bo o nim dzisiaj rozmawiamy, że kurczę, no trzeba podjąć jakąś taką męską decyzję i przekierować wajchę mocno, mocno w drugą stronę. Jak dużo ma pan właśnie swobodę działania w takiej sytuacji skrajnej? Swoboda jest tu dosyć duża. Tak jak wspomniałem, poruszamy się w ramach limitów statutowych. Na to nakładają się limity, pewne ograniczenia ustalane przez komitet, jednak one wciąż pozostawiają dużą swobodę, więc finalnie ta decyzja należy do zarządzającego i to zarządzający tą decyzję podejmuje, oczywiście biorąc na siebie pełne konsekwencje wynikające z tych decyzji, jednak w takiej sytuacji, o którą pan tutaj zapytał, oczywiście można sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy dzień po takim komitecie podejmujemy decyzję w związku z tym, że coś się wydarzyło i musimy znacząco zwiększyć lub zmniejszyć tę alokację, to takie możliwości mamy.
Dwa pytania a propos właśnie tego aspektu zarządzania od Rafała. Czy stosuje pan stop lossy? W jaki sposób decyduje pan w ogóle o zamknięciu pozycji? Takich technicznych stop lossów nie stosujemy. Mhm. Wykorzystujemy w naszych działaniach, kierujemy się analizą fundamentalną, nie stosujemy analizy technicznej. O to też było pytanie właśnie, czy stosujecie tak. analizę techniczną, czyli rozumiem, że analizy technicznej z założenia nie stosujemy. Oczywiście obserwujemy wykresy, jednak na tej podstawie wniosków co do poszczególnych spółek czy rynków nie wyciągamy. Reprezentujemy to podejście fundamentalne. Stop lossów nie stosujemy. Stop lossy to jest ciekawe narzędzie, jednak jeżeli byśmy stosowali takie stop lossy, no to zapewne w marcu zostalibyśmy, że tak powiem, bez akcji. Tak, mieliśmy do czynienia z dużą paniką na giełdzie. W takim wypadku pewnie część spółek z automatu musielibyśmy sprzedać, no co by spowodowało, że nasza alokacja by znacząco spadła, no i nie skorzystalibyśmy później z tego dynamicznego odbicia. Chciałbym zapytać właśnie o, patrząc na samą część akcyjną, no bo tak jak powiedzieliśmy, ta część dłużna, zwłaszcza teraz, ona jest takim no jedynie dodatkiem, to nie jest ten gwóźdź programu, jeśli chodzi o ten fundusz. Czym tak naprawdę ta część akcyjna różni się od tradycyjnego funduszu akcji? Czy faktycznie w tej części akcyjnej tego funduszu, Allianz Aktywnej Alokacji, jest pan bardziej aktywny niż zarządzający funduszem tradycyjnym, takim funduszem akcji polskich? Tutaj było nawet pytanie od Łukasza, więc to jest moje pierwsze pytanie, a drugie pytanie takie no, na ad vocem tego, co tutaj mówimy. Na czym polega pański wkład w dobór akcji do portfela funduszu? Dlaczego skład części akcyjnej pokrywa się praktycznie w 100% z funduszem Allianz Małych i Średnich Spółek? Ja przyznam się szczerze, tego nie sprawdziłem, to pisze o tym nasz widz, ale to takie pytanie dodatkowe do tego wątku, czym się różni fundusz aktywnej alokacji w tej części akcyjnej od takiego tradycyjnego funduszu akcji? Czy on jest bardziej właśnie aktywny jakiś na przykład? Tak, jeżeli chodzi o różnicę, no to przede wszystkim jakby sam fundusz różni się tym, że może tych akcji mieć względnie mało. Fundusze akcyjne zazwyczaj mają dolny limit, lub prawie zawsze mają dolny limit, jeżeli chodzi o udział akcji w portfelu i ten limit wynosi na przykład około 80%. Tutaj możemy sobie pozwolić, żeby tych akcji mieć w pewnych momentach mniej. Jeżeli spojrzymy na samą część akcyjną tego funduszu i porównamy do takiej typowej części do funduszu akcyjnego, no to ta część akcyjna jest zarządzana dosyć podobnie. Nie mamy tutaj takiego reprezentatywnego benchmarku, no co powoduje też, że ta swoboda w dobieraniu spółek jest większa. W przypadku, jeżeli byśmy sobie spojrzeli na przykład tutaj na wspomniany fundusz małych i średnich spółek, jest to fundusz, który z definicji w te małe i średnie spółki inwestuje, a więc nie inwestuje bądź nie powinien inwestować w spółki duże wchodzące na przykład w skład WIG-u 20. W Allianz Aktywnej Alokacji, jak możemy zobaczyć sobie po składzie portfela, były zarówno spółki duże, jak i spółki małe, więc ta dowolność w dobieraniu spółek w ramach poszczególnych indeksów, sektorów jest tutaj większa. Nie mamy też benchmarku, więc takiego akcyjnego dla tej części akcyjnej, więc to powoduje, że ten portfel może być jakby bardziej skoncentrowany na pewnych spółkach, udziały poszczególnych spółek mogą być większe, nie odnosimy tutaj tych udziałów bezpośrednio do benchmarku właśnie, więc ta swoboda jest tutaj na pewno większa. Kolejne pytanie, czy realizowana przez pana strategia, jej założenia, reguły decyzyjne są stałe w czasie, czy ulegają dostosowaniu się do warunków rynkowych? Jeśli tak, w jaki sposób to następuje i skąd przekonanie, że wprowadzane modyfikacje zapewnią poprawę wyników funduszu? Tak, czyli pytanie a propos stałości tej strategii w czasie, czy ona ulegała właśnie na przestrzeni ostatnich lat jakimś strukturalnym zmianom na przykład? Tak, Ta strategia i pomysł na ten fundusz ewoluuje i zmienia się w zależności od otoczenia rynkowego. Przykładowo, teraz żyjemy w środowisku niskich stóp procentowych, więc tak naprawdę nie ma za bardzo alternatyw.
które by nam pozwoliły na ochronę realnej wartości majątku, czyli aktywów, które pozwolą nam na wygenerowanie stopy zwrotu przewyższającej inflację. Jedną z takich klas aktywów są między innymi akcje, z nielicznych klas aktywów. Mhm. Więc przykładowo w obecnym otoczeniu te akcje stanowią atrakcyjną alternatywę dla innych klas aktywów, stąd jak zobaczymy sobie właśnie na skład portfela, udział akurat tej klasy aktywów jest bardzo wysoki, górny, bliski temu górnego, blisko górnego limitu. I to jest jakby przykład tego, jak my podchodzimy do oceny atrakcyjności poszczególnych klas aktywów. Te klasy aktywów, udział ich może się zmieniać i zmienia się w czasie i będzie się zmieniać. Taka jest jakby cel tego funduszu, żeby ta aktywna alokacja to nie była tylko z nazwy, więc nie mamy jakichś takich zapisanych na sztywno reguł, które powodują, że na przykład jeżeli dany wskaźnik przekroczy daną wartość, to wtedy automatycznie zmieniamy ten poziom alokacji. Jest to dosyć proces płynny, nie ma tutaj sztywnych ram, jest dosyć duża swoboda, jest on oczywiście też wynikiem, tak jak wspominałem, między innymi ciągłych rozmów i dyskusji zarówno na komitecie inwestycyjnym, jak i z poszczególnymi członkami zespołu. Mamy Departament Zarządzania Portfelami Akcyjnymi, mamy Departament Zarządzania Portfelami Dłużnymi, więc też tymi opiniami, doświadczeniami się wymieniamy i ta finalna alokacja jest jakby wynikiem tych wielu czynników fundamentalnych. Nie ma, jeszcze raz powtórzę, jakichś sztywnych reguł, które powodują nagłą zmianę. Jest to decyzja finalna, zawsze należy do zarządzającego. Wyniki, panie Michale, wyniki. Pokażę teraz profil funduszu na platformie Kup Fundusz. Państwo to teraz widzicie, pan Michał też chyba to teraz widzi. Ja mam takie dwa spostrzeżenia, jak patrzę na wykres, to jest fundusz z bardzo długą historią, od 2006 roku, dwa spostrzeżenia. W długim terminie te wyniki są takie sobie, powiedziałbym nawet, że słabe, a w krótkim terminie od tego odbicia jest naprawdę nieźle, dużo lepiej niż w przypadku konkurencji. Jak pan patrzy na te wyniki właśnie z perspektywy tej ostatniej dekady? I jakie są prognozy na przyszłość? Oczywiście nie mamy szklanej kuli, ale możemy się pokusić. Być może te zmiany takie w funduszu, które zaszły na przestrzeni ostatnich lat, są dobrym prognostykiem na coś lepszego w przyszłości. Jak pan skomentuje właśnie to? Jeżeli spojrzymy na wyniki w długim horyzoncie czasowym, to oczywiście należy je rozpatrywać też w aspekcie zachowania się w tym okresie polskiej giełdy. Tak. Indeks, stopa zwrotu z indeksu WIG za ostatnie 10 lat to jest, o ile dobrze pamiętam, 15%. Więc należy tutaj zauważyć, że ta giełda polska zachowała się dosyć słabo, więc trudno było, zważając też na fakt, że fundusz oczywiście pobiera jakieś koszty, więc trudno było o wygenerowanie wysokiej stopy zwrotu. Jednocześnie wyniki należy porównywać do innych funduszy w grupie porównawczej i te wyniki są w praktycznie każdym horyzoncie czasowym najlepsze w tej grupie porównawczej. Wiele funduszy w międzyczasie zakończyło swoją działalność, ta grupa porównawcza z czasem się kurczyła, było to swego czasu kilkanaście, blisko 20 funduszy, teraz tych funduszy zostało tak naprawdę 8, z czego tylko 4 fundusze mają jakieś znaczące aktywa. Aktywna alokacja jest największym funduszem polskim aktywnej alokacji na rynku, przetrwała przez te wszystkie lata, ta stopa zwrotu nawet za 10 lat, jak spojrzymy, pomimo podnoszonych kosztów i pomimo tej słabego zachowania się polskiej giełdy, jest wciąż dodatnia, także relatywnie te wyniki są dobre. Oczywiście w ujęciu nominalnym nie jest to coś, co nas satysfakcjonuje, stąd też trochę się w ostatnim czasie zmieniło to podejście do tego funduszu, no co skutkowało wynikami, które możemy obserwować za ostatni rok, czy chociażby od początku roku, które są bardzo dobre.
Ciekawy wątek pan tutaj poruszył, że z biegiem czasu tych funduszy aktywnej alokacji było coraz mniej. Dlaczego? W zasadzie dlaczego? No wydaje się, że ciekawa strategia, a z jakiegoś powodu tych funduszy ubywało. Tak, wydaje mi się, że ta duża swoboda w dobieraniu poszczególnych klas aktywów do portfela może okazać się w pewnych sytuacjach oczywiście też zgubna. Może zachęcać do brania nadmiernego ryzyka, co w przypadku niepowodzenia, co naturalnie się zdarza. Tak jak pan wspomniał, nie mamy tej szklanej kuli i nie ma ludzi bezbłędnych. Zawsze jakieś decyzje błędne się pojawią. Gdy te decyzje są podejmowane z nadmiernym, gdzie tego ryzyka weźmiemy zbyt dużo, no to może się to w konsekwencji doprowadzić do strat istotnych, co w konsekwencji, jak mniemam, doprowadziło do tego, że tych funduszy tak wiele ubyło nam i tak naprawdę zostało ich kilka takich funduszy, które mają jakieś aktywa rzędu kilkudziesięciu milionów. Pokazuję teraz wyniki te krótkoterminowe, bo to jest ciekawe, że w tym krótkim terminie od czasu marcowego tąpnięcia i od tego dołka w marcu ten fundusz w porównaniu do konkurencji wypracował no, wyraźnie wyższy wynik o 20 punktów procentowych. Co tu dobrze zagrało? Tutaj sprawdziła się właśnie ta strategia aktywnej alokacji i to wykorzystywanie nadarzających się szans rynkowych, o których wspominałem. Jak wszyscy doskonale wiemy, mieliśmy w związku z wybuchem pandemii na świecie, no mieliśmy taki mini krach, albo krach. Nie taki mini. Mieliśmy krach na giełdzie. Jeżeli sobie zobaczymy na skład portfela na koniec roku, możemy zauważyć, że wtedy ta nasza alokacja w akcje była dużo niższa, co dawało nam duże pole do manewru w przypadku gdyby nadarzyła się okazja. Ta okazja się nadarzyła i jeżeli sobie zobaczymy na składy portfeli na koniec kolejnych kwartałów, to możemy zaobserwować, że ta alokacja, zarówno alokacja istotnie wzrosła, jak i spółki, które składają się na ten portfel akcyjny, więc my tą okazję wykorzystaliśmy. Gdy była panika na giełdzie, no my dysponowaliśmy poduszką tą płynnościową, którą mogliśmy wykorzystać po to, żeby kupić przecenione, niektóre niesłusznie akcje. Okej. Okay. Czy tu korzystaliście, były takie momenty, w których na przykład były akcje zagraniczne w portfelu, czy raczej tylko działaliście tutaj na akcjach polskich? Tak, tutaj oczywiście cały czas rozmawiamy o składach portfeli, które są przez nas publikowane. Jeżeli sobie prześledzimy, to zobaczymy, że nie było tam akcji zagranicznych. Jest to wynik będący konsekwencją tylko i wyłącznie inwestycji na polskim rynku kapitałowym. Okej, ja pokazuję jeszcze porównanie wykresu funduszu na przykład do indeksu SWIG. Tu widzimy, że całkiem podobnie MWING, no w tym czasie słabiej sobie radził, fundusz zdecydowanie lepiej, no na tle benchmarku, no w krótkim okresie to wygląda znacznie lepiej, ale w długim już jest słabiej, no ale to tak jak pan mówi, ten benchmark to po pierwsze nie jest dobra miara do porównywania wyników tego funduszu, a po drugie dużo się w tym funduszu działo. Dokładnie. Ta słabość polskiej giełdy wpływała bardzo na jego wynik, a z drugiej strony ta no, hossa na rynku długu no, działała na korzyść tych benchmarków typu VBIT. Okej. Dobra, to tyle jeśli chodzi o wyniki. Pewnie do tego jeszcze będziemy wracać przy innej okazji. Ja mam taki ciekawy wątek, bo tak, wydaje mi się, że mówimy o funduszu aktywnej alokacji. Jak ja myślę sobie aktywna alokacja, no to myślę sobie, że to jest dużo roboty, że to jest stresująca robota, no bo to nie jest chyba tak jak w przypadku tradycyjnego funduszu, na przykład obligacji skarbowych, to chyba nie są takie, tam emocje chyba nie są takie jak tutaj, to chyba nie jest nawet tak jak w tradycyjnym funduszu akcji, zwłaszcza jakichś pasywnych, gdzie po prostu rola zarządzającego jest dobre odzwierciedlenie benchmarku.
Pan się zgadza z tą tezą, że ta praca zarządzającego takim właśnie funduszem jest wyjątkowo stresująca, bardziej niż w przypadku innych pana kolegów Tak, i koleżanek? w zupełności muszę się zgodzić. Praca jest bardzo wymagająca i przy tym bardzo stresująca. Skłamałbym, mówiąc, że nie śni mi się wręcz czasami po nocach, ale jest przy tym jednocześnie fascynująca i też bardzo odpowiedzialna. No, trzeba pamiętać, że zarządzamy środkami inwestorów, którzy nam te środki powierzyli, no i z pełną odpowiedzialnością musimy te nasze powinności czynić. Więc stres jest duży. Stres na pewno jest większy i ta odpowiedzialność niż w przypadku chociażby funduszy akcyjnych. W funduszu akcyjnym, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, mamy zazwyczaj limit ograniczający minimalny udział akcji w portfelu, no i często zarządzający może się poruszać w jakimś wąskim przedziale, jeżeli chodzi o alokację, dajmy na to od 80 do 100%, więc wiadomo, że tych akcji trzeba mieć dużo, no i wtedy oczywiście pojawia się ten aspekt selekcji, tak, że w ramach tych portfela akcyjnego musimy zdecydować o tym, co mieć. Tutaj tym kolejnym aspektem w przypadku funduszu aktywnej alokacji jest ten właśnie komponent alokacyjny, czyli musimy, nie dość, że musimy zdecydować już, jeżeli coś mieć w akcjach, no to jakie akcje, jakie sektory, jakie rynki, ale do tego ile tego powinniśmy mieć, tak? Więc to są to dwa czynniki, które jakby na bieżąco, o których na bieżąco dyskutujemy i na bieżąco od nas wymagają podejmowania szeregu decyzji, więc jest to bardzo stresująca praca. Może to jest właśnie powód, dlaczego tych funduszy jest coraz mniej na rynku, że właśnie no, ludzie, po prostu ludzie nie wytrzymują tego napięcia. W długim terminie nie da się cały czas być lepszym od rynku, od średniej. No właśnie, może dlatego. Tak. Wyobraża pan sobie, że za 20 lat będzie pan dalej zarządzał funduszem aktywnej alokacji? Mam nadzieję, że będę tym funduszem zarządzał za 20 lat. Mam nadzieję, że no jakby udowodnimy, że te wyniki w długim horyzoncie czasowym możemy osiągać na ponadprzeciętnym poziomie, no a to przyciągnie za sobą napływ kapitału, napływ aktywów, więc generalnie widziałbym się tam za 20 lat w funduszu wielomiliardowym, więc zobaczymy. Pytam, bo szczególnie gdzieś na zachodzie, jak się ocenia, analizuje fundusze, to ten wątek takiej małej rotacji kadry zarządzających jest, bardzo często się na niego zwraca uwagę i często są tam zarządzający, którzy zarządzają funduszami po 30 nawet lat i więcej, więc myślę, że to dlatego pytam, tak? Dlatego tak, pytam, tak, czy pan widzi tutaj siebie za 20 lat nawet. Panie Michale, o funduszu powiedzieliśmy już sporo, być może jest jeszcze coś, co tu warto podkreślić, to możemy sobie to zostawić na koniec. Ja bym chciał pana zapytać o, no bo skoro to jest w dużej mierze fundusz, który inwestuje w akcje polskie, to jakie są państwa, pana prognozy właśnie dla polskiego rynku akcji na najbliższy rok, najbliższe lata, może jakaś strukturalna zmiana na GPW zajdzie w końcu, bo ta ostatnia dekada, tak jak pan mówi, była słaba, więc no dobrze by było, żeby ta najbliższa była świetna, ale czy są ku temu powody? Zgadza się. Może nie prognozy, ale o swoich, może swoich lub naszych zespołu przemyśleniach i oczekiwaniach opowiem, więc jest kilka czynników, które determinuje to, jak możemy postrzegać lub oczekiwać to, jak te rynki się będą akcyjne w przyszłości zachować. Przede wszystkim, no oczywiście mamy teraz recesję gospodarczą wywołaną pandemią, coś nieoczekiwanego, więc jest to czynnik kompletnie zewnętrzny, niezależny od nikogo, który spowodował szereg działań ze strony banków centralnych. Polityka monetarna banków centralnych zmieniła się znacząco, jest teraz ultra ekspansywna, stopy procentowe na całym świecie praktycznie na rekordowo niskich poziomach, do tego programy skupu aktywów, pomoce, polityka fiskalna jest też bardzo ekspansywna,
pakiety fiskalne uchwalane po to, żeby tą gospodarkę stymulować. Więc z jednej strony mamy recesję, ale wiemy, że ta recesja, że gdzieś można oczekiwać, że gdzieś jesteśmy pewnie blisko jakiegoś dołka. Mhm. Czy on nastąpi teraz, czy za pół roku, trudno jeszcze o tym mówić, bo nie wiemy, jak ta pandemia będzie się rozwijać, aczkolwiek informacje, które napływają w związku z tym spływającymi liczbami nowych zachorowań bądź informacjami o szczepionce, no pozwalają jakby wysnuć takie oczekiwania, że gdzieś jesteśmy blisko tego punktu przegięcia. W realnej gospodarce, bo giełdy rosną przecież. Dokładnie, w realnej gospodarce. Z drugiej strony właśnie mamy tą politykę monetarną. Mamy państwa, które się bardzo zadłużyły. Tak? Te programy fiskalne wymagają oczywiście dużych deficytów budżetowych, wzrostu zadłużenia, więc to będzie zmuszało z jednej strony banki centralne do utrzymywania tych stóp procentowych na stosunkowo niskim poziomie po to, żeby państwa te długi mogły w kolejnych latach spłacać. Więc powinniśmy mieć do czynienia z taką sytuacją, że gospodarka będzie powoli z recesji wychodzić, a z drugiej strony będziemy mieli bardzo niskie stopy procentowe. Konsekwencją tego powinno być relatywnie dobre zachowanie się cen tych ryzykownych klas aktywów, czyli akcji. Tak? Widzimy to, że oczywiście giełda działa z pewnym wyprzedzeniem, więc widzimy ten ruch na giełdach już od kilku miesięcy. Jest pewnie prawdopodobieństwo, że ten ruch będzie kontynuowany. Gospodarka będzie powoli wracać do normalności, stopy procentowe na ekstremalnie niskich poziomach, kontynuowane skupy aktywów. Pewnie pojawi się przy tym jakaś inflacja, która będzie powodowała, że dotrzymanie środków na lokatach bądź w nisko procentowanych obligacjach skarbowych będzie się wiązało z ryzykiem utraty realnej wartości kapitału, więc to też powinno powodować, że ten będzie czynnik techniczny przepływu kapitału z rynków, właśnie z tych bezpiecznych klas aktywów na rynek akcyjny. Co powinno generalnie wspierać zachowanie się giełd w tych kolejnych okresach, więc ja bym był optymistą. No właśnie, bo mówi pan o takim dużym obrazie. Patrzy pan z perspektywy globalnej gospodarki, co robią banki centralne na świecie, w Polsce też, ale głównie na świecie, i to wpływa oczywiście na giełdy, na rynki akcji, w tym na rynek akcji polskich. A czy widzi pan jakieś takie lokalne czynniki, które mogłyby służyć polskiej giełdzie, że polska giełda mogłaby relatywnie lepiej zachowywać się od czy to innych giełd regionu, czy to nawet innych giełd patrząc globalnie? Czy są takie argumenty za? No tak, przede wszystkim nasza giełda, jak zobaczymy na historię, zachowywała się na tle rynków globalnych bardzo słabo. Ta stopa zwrotu z indeksu WIG za ostatnie 10 lat na poziomie kilkunastu procent, no to nie jest na pewno coś, czego inwestorzy by oczekiwali, więc jest szansa, że ten polski rynek, oczywiście ta szansa, co roku o tym się mówi, że w końcu ten polski rynek będzie zachował się lepiej niż giełdy globalnie. Oczywiście sam rynek, na rynek składają się spółki, a więc aby te indeksy giełdowe mogły rosnąć, oczywiście muszą też rosnąć poszczególne spółki. Spółki zazwyczaj, to zachowanie się kursów spółek jest skorelowane bardzo mocno z wynikami, więc dużo będzie zależeć od wyników. To, co jest ciekawe, to że w obecnym otoczeniu wiele spółek pokazuje zaskakująco dobre wyniki finansowe. Tak? Te wyniki są w wielu przypadkach, nawet takich nieoczywistych, jak chociażby spółki przemysłowe, te wyniki są rekordowe. Jest to bardzo ciekawa obserwacja, która wynika też, te wyniki są konsekwencją tego, że spółki w obliczu zagrożenia, dużej niepewności wywołanej pandemią postanowiły jakby przejrzeć koszty, więc w wielu spółkach możemy zaobserwować chociażby spadek kosztów, poprawę efektywności. Z drugiej strony popyt na wiele produktów wcale aż tak mocno nie spadł, jest względnie stały, więc od strony przychodów problemów wielkich nie było, od strony kosztów
znalazło się pole do tego, żeby w końcu te koszty zrewidować, co skutkowało poprawą marż i poprawą wyników, więc mamy wiele spółek, które te wyniki poprawiają. Oczekiwania oczywiście są takie jak co roku, że te zyski będą rosły. Uważam, że teraz jest duża szansa, że faktycznie będziemy mieli wzrost wyników, już mówiąc tak ogólnie o polskich spółkach, o spółkach wchodzących w skład indeksu WIG, że spółki będą w stanie poprawić wyniki w przyszłym roku. Dodatkowo mamy też oczywiście aspekt wycenowy. Jeżeli sobie zobaczymy na rentowność, tak jak wspomniałem, obligacji bądź depozytów, czyli tak naprawdę 0%, a z drugiej strony mamy spółki, które oferują stopy dywidendy na poziomie 5%, no to ta relatywna atrakcyjność takich spółek jest dużo wyższa. Więc to powoduje, że no jest pole do tego, żeby te spółki, kursy tych spółek były wyżej. Wszystkie te czynniki, jeżeli zbierzemy razem, no rysują w moich oczach taki obraz optymistyczny dla polskiego rynku na przyszły rok. To wracając do funduszu właśnie, ale zostając przy temacie takich przemyśleń na temat, co może czekać polską giełdę, ja widzę, postaram się to teraz pokazać kartę funduszu. Ja widzę, że w dużej mierze alokacja sektorowa, tak zwana, czyli w co inwestujecie, to w 1/4 teraz sektor technologiczny, dobra konsumpcyjne. Właśnie, czy może pan pokrótce nakreślić, jakie są wasze teraz scenariusze rynkowe dla poszczególnych branż, tych najważniejszych, co myślicie, że będzie właśnie dobrze, pozytywnie wpływało na wyniki funduszu w średnim terminie, które branże? Mhm. Czy właśnie ten sektor technologiczny, to niby takie oczywiste, tak, że spółki technologiczne, ich nie mamy chyba na polskim parkiecie aż tak dużo, ale czy to jest takie oczywiste, że ten sektor technologiczny w ramach tego sektoru będą najciekawsze spółki do wyboru, do portfela? Tak, tutaj widzimy, że ten sektor technologiczny stanowił istotną część naszego portfela na koniec września. I oczywiście, wiadomo, teraz łatwo mówić, że to było oczywiste, że on się będzie dobrze zachowywał, jednak jak spojrzymy na wyniki innych funduszy w grupie porównawczej, to wcale to nie było takie oczywiste, bo te nasze wyniki są wyraźnie, wyróżniają się na pewno na tym tle, więc to była jedna z decyzji o takiej właśnie selekcji sektorowej, aby tego sektora technologicznego mieć względnie dużo i to się okazało bardzo dobrą decyzją z perspektywy czasu. Jednak jak spojrzymy w dłuższym horyzoncie czasowym, to zobaczymy, że ten sektor technologiczny zachował się nie tylko dobrze w tym roku, lecz również na przestrzeni ostatnich lat, więc nie skreślałbym go na pewno teraz, że on był tylko chwilowym beneficjentem pandemii i to było i dlatego teraz zachował się dobrze, lecz należy zwrócić uwagę na szereg zmian. Pandemia przyspieszyła pewne procesy, pewne zmiany. To, że przenosimy, praca przeniosła się z biur do domów, to, że coraz więcej kupujemy przez internet, to wszystko spowodowało, że ten sektor tak ogólnie informatyczny, technologiczny stał się beneficjentem, ale to nie beneficjentem nie tylko w krótkim terminie, lecz również w długim terminie, więc oczekiwałbym, że ten sektor, który jest oczywiście różnorodny, bo zarówno mamy tu spółki produkujące gry, jak i spółki produkujące oprogramowanie, więc ciężko mówić ogólnie o tym wszystkim, ale nie skreślałbym na pewno tego sektora, gdyż wciąż będzie takie zmiany strukturalne będą temu sektorowi na pewno sprzyjać. A jakieś takie nieoczywiste kierunki, jakieś nieoczywiste branże, które macie na radarze w szczególności? Tak, no teraz takim nośnym, medialnym tematem jest rotacja z growth ze spółek growth w spółki value, więc to, z czym teraz się mierzymy, o czym dyskutujemy, no to są właśnie te spółki cykliczne, których jak zobaczymy sobie tutaj na ten skład portfela, no to tych spółek tutaj wiele nie znajdziemy. Mamy sektor technologiczny, który okazał się właśnie odporny, beneficjentem całej tej sytuacji. Mamy spółki konsumenckie, więc też spółki o takim defensywnym charakterze. Spółki telekomunikacyjne też defensywne, więc tutaj tych spółek
takich cyklicznych zbyt dużo nie było. Teraz na pewno, jeżeli oczekujemy, że gospodarka będzie powracać do normalności, a wiele spółek dosyć poważnie ucierpiało, jest szansa na to, żeby te wyniki się odbudowały w kolejnych okresach, no to na pewno ten sektor spółek cyklicznych no będzie przez nas szeroko dyskutowany i pewnie nie można wykluczyć tego, że jeżeli spotkamy się za kwartał czy za rok i spojrzymy na taką kartę funduszu, to że tam nie znajdziemy takich spółek. No to zobaczymy, panie Michale, w takim razie umawiamy się w bliżej nieokreślonej przyszłości na kolejną rozmowę. Porównamy, porównamy wyniki, zobaczymy jak ta aktywna alokacja się sprawdza w tych ciekawych czasach. Naszym gościem dzisiaj był pan Michał Staszak, zarządzający funduszem Allianz Aktywnej Alokacji. Dziękuję panu bardzo serdecznie za przybliżenie nam tej strategii. Za bardzo ciekawą rozmowę, za bardzo ciekawe pytania. Dzięki. Dziękujemy również naszym uczestnikom za zadawanie tych pytań. Liczymy, że będziecie z nami za tydzień. Za tydzień fundusz małych i średnich spółek. Fundusz, no ale już taki tradycyjny, fundusz akcji Allianz Małych i Średnich Spółek. Z jego zarządzającym będziemy rozmawiać właśnie o, pewnie w szczególności o perspektywach dla tego sektora i o funduszu jak zwykle, bo to jest seria Prosto w Fundusz, przypominam, realizowana przez platformę internetową kupfundusz.pl. Dziękujemy bardzo, panie Michale, jeszcze raz naszym uczestnikom. Dziękuję. Prosimy, zostańcie z nami po tym webinarze, żeby go ocenić. To dla nas bardzo ważne. Widzimy się, słyszymy się za tydzień. Do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam, do zobaczenia, dziękuję.